Urodzony w 1952 roku w Czyżówce, Wiesław Obrok młodzieńcze lata spędził w podtrzebińskim Gaju, gdzie uczęszczał do szkoły. Wtedy też narodziła się jego miłość do malarstwa. Obrok jest samoukiem. Wiedzę malarską zgłębiał, podglądając dzieła wielkich mistrzów w krakowskich galeriach i muzeach. W młodości dużą część jego twórczości stanowiły martwe natury i pejzaże, bowiem dla Wiesława Obroka niewyczerpalną inspiracją była otaczająca go przyroda. Wsiadałem w pociąg, czy przyszła sobota, niedziela, to po prostu wsiadałem w pociąg, zabierałem tę kasetę, płótno i jechałem sobie w teren i malowałem. Mając 25 lat rozpoczął pracę zawodową i założył rodzinę. Proza życia sprawiła, że na długi czas porzucił malarstwo. Wrócił do niego w 2011 roku po 34 latach, choć jak sam podkreśla, nie było to łatwe. Bardzo mi się ciężko było zebrać do tego, żeby po prostu zacząć swoją pasję. No ale przyszedł ten pewien okres, w którym po prostu się to odnowiło. W galerii na piętrze można zobaczyć kilkadziesiąt obrazów Obroka wykonanych różnymi technikami. Oprócz pejzaży i martwych natur, dużą część zaprezentowanej w Szanowie ekspozycji stanowią portrety. Bardzo mnie fascynuje portret, bo portret to jest bardzo ciekawa technika, tylko po prostu jest bardzo trudna, po prostu, żeby po prostu oddać podobieństwo fizyczne. Oprócz podobieństwa fizycznego trzeba jeszcze oddać duszę, myśli, co ten człowiek w danym momencie, gdy się go maluje, myśli po prostu. To jest właśnie bardzo trudna rzecz do opanowania. Na wystawie oprócz obrazów można zobaczyć również metaloplastykę autorstwa Obroka. Tą dziedziną twórczości artysta zainteresował się całkiem niedawno, bowiem 8 lat temu. Co nie potrafię przetworzyć w obrazie, przetwarzam to na metal. Obecnie Wiesław Obrok przygotowuje się do stworzenia serii pejzaży, na których uwiecznione zostanie Bukowno, miejscowość, gdzie artysta mieszka od lat. W tym roku coś zacznę właśnie tam po mojej okolicy chodzić i malować, bo naprawdę jest Bukowno jest piękne i Podlesie, tam Diabla Góra to, i te Buczyna, to wszystko. I tam te domy są bardzo ciekawe, bo niektóre domy są jeszcze stare, drewniane, są jeszcze, które jeszcze się zachowały do tej pory. Wystawę prac Wiesława Obroka, Moje pasje, można oglądać w galerii na piętrze do końca kwietnia.